Czyli tak, zaczniemy od autonomii i bardzo szeroko na to spojrzymy, ale z jednej strony, a z drugiej strony w kontekście planu daltońskiego, bo jednak tutaj się będziemy poruszali, ale akurat autonomia jest uniwersalną wartością, nie dotyczącą tylko i wyłącznie planu daltońskiego, tak więc nawet jak nie ma tutaj daltończyków, to też myślę, że może to być interesujące, inspirujące. Gdzie ta autonomia w ogóle jest? Po stronie nauczyciela, może zacznijmy od nauczyciela. Gdzie widzisz tę autonomię? Ja widzę ją wszędzie. Ja też. Ja uważam, że nie ogranicza nas, oczywiście na bazie doświadczeń, bo nie byłam od początku taka mądra i nie chcę tutaj, żeby tak mnie postrzegano, że się mądruję, ale na bazie doświadczeń bardzo szybko, na szczęście, bardzo szybko doszłam do wniosku, że mam ogromną autonomię, że nie ogranicza mnie tak naprawdę ani przepisy tak bardzo mocno, ani też nadzór. Czyli mam na myśli no tutaj kuratoria, z całym szacunkiem oczywiście, bo też nie chcę nikogo, żeby nie zabrzmiało to, że obrażam. Natomiast znajomość przepisów pozwoliła mi osiągnąć tą wiedzę, że ja naprawdę mam dużą autonomię, że ja mogę bardzo mocno decydować o tym, jak planuję, że ja mogę bardzo mocno decydować, w jaki sposób piszę rozkład dnia, ramowy rozkład dnia w przedszkolu. Że ja mogę bardzo mocno decydować o tym, w jaki sposób robię diagnozę czy obserwacje. Więc tak naprawdę na każdym polu ja mam autonomię, nawet bardzo mocno, i to jest dla mnie teraz najważniejsze, a odkąd jestem zaprzyjaźniona z planem daltońskim, to jest priorytetowe, mogę organizować dzień w przedszkolu. Znaczy ja myślę, że tak jak ruszyłaś temat dokumentacji, to powinniśmy zacząć od czytania dogłębnego podstawy programowej. Bardzo mi jest przykro, jeżeli nauczyciel nie zna podstawy programowej. Ja wiem, że my mamy długie zęby do wszystkich papierów, bo się denerwujemy, nie lubimy czytać dokumentacji, ale ta dokumentacja pozwala nam być autonomicznym. Ona naprawdę, jeżeli chodzi jeszcze o podstawę programową przedszkolną, to daje nam szerokie spektrum działania. Również i podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej, która mówi o tym, żebyśmy nie oceniali dzieci na każdym kroku, że dziecko jest w procesie, że ma 3 lata, a ja nadal widzę informacje o tym, że jest luty, koniec lutego, a już mam informacje, jakie są procedury pozostawienia dziecka w pierwszej klasie. No się pytam, na podstawie czego? Mm-hmm. Nawet jeżeli ktoś mówi, no ale poradnia wydała takie zalecenie, że dziecko należy zostawić. Poradnia pedagogiczno-psychologiczna w lutym, czyli mm-hmm. musiałaby przebadać dziecko w styczniu, określa, że dziecko nie może być promowane. To znaczy, że co? To znaczy, że ono jak zostanie jeszcze rok, to nagle się nauczy czytać. Trzeba zobaczyć, dlaczego ono ma problem z czytaniem. Może to jest głęboka dysleksja. Jeżeli to jest głęboka dysleksja, to pozostawianie rok dziecka nie powoduje u niego, że on to zrozumie. Czyli nasza autonomia działania z dzieckiem przez pierwsze 3 lata, bo ja tutaj jako szkołę reprezentuję, jest ogromna i my powinniśmy być zawsze po stronie dziecka. No myślę, że... ale to mówicie o jakimś kosmosie. Bo ja wszędzie czytam na Facebooku, w artykułach, słyszę wywiadów w telewizji, że jesteśmy ograniczani, że system nas zniewala, że nie ma autonomii, że musimy walczyć o te skrawki autonomiczne. No ale jest pierwsza rzecz. Z czego wynika? Mogę stawiać oceny lub też nie, tak? Mogę inaczej oceniać, bo w ustawie o systemie, ja będę o szkole mówiła, ustawa o systemie oświaty mówi, że mam dawać dzieciom informację zwrotną, ale nie mówi w jakiej postaci. To my zależy od nas, od statutu szkoły, w jaką postać będziemy dawali informację zwrotną. Ustawa o systemie oświaty nie mówi, że mam pracować z podręcznikiem, mam wybrać program do podstawy programowej. Dobra, to Agnieszka, czyli to znaczy, że nauczyciele po prostu nie wiedzą, znaczy, brak wiedzy jest? Odpowiadając właśnie na twoje pytanie, z czego wynika to, że twierdzą nauczyciele, że wszystko nas ogranicza wokół, ja myślę, nie chcę też ich obrazić, ale to wynika z niewiedzy, autentycznie. Bo ja ostatnio też jeździłam z różnymi konferencjami, wykładami na temat dokumentacji. Mówiłam o tym przez prawie 4 godziny i miałam co mówić, ponieważ pokazywałam dokładnie każdy paragraf po paragrafie dotyczący planowania, obserwacji i pokazywałam to magiczne zdanie, że to wszystko ma być dostosowane do potrzeb to i możliwości. Magiczne zdanie no właśnie, że ma być dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, że to nauczyciel decyduje o tym, jak to będzie robił i w jaki sposób. Przepisy mówią nam, co mamy robić.
Przepisy mówią, że mamy planować i tylko tyle. Przepisy mówią, że mamy diagnozować i obserwować i tylko tyle. W żadnym przepisie nikt nie znajdzie, w jaki sposób to robić. Więc tak naprawdę teraz myślę, że ten, kto nas słucha, to myśli sobie, co ta Czeglikowa opowiada, przychodzi nadzór i pani mi mówi, że okej, kto mnie zna, wie, że ja byłam 15 lat dyrektorem, do mnie też przychodził nadzór. Ja również miałam kontrolę, ja również miałam ewaluacje zewnętrzne, tyle że na oczekiwania nadzoru ja odpowiadałam przepisem. Bo go znałaś. Bo go znałam. I powiem wam, że przez te 15 lat ja nigdy nie miałam kłopotu, że coś było nie tak, ponieważ ta rozmowa była merytoryczna. I ja pokazałam też swoją wiedzę, jaką mam na temat tego, czego się oczekuje od nas i czego jeszcze brakuje, oprócz tej niewiedzy niestety, brakuje odwagi. Ja mam pytanie jeszcze, tak naprawdę, żeby podsumować ten fragment, jeśli chcecie trochę więcej autonomii dla siebie, to po pierwsze zacznijcie ją stosować, a po drugie zapoznajcie się z dokumentami, czytajcie się w te każde argumenty słowo. I miejcie je przy sobie w sytuacjach, kiedy no, będą potrzebne właśnie takie twarde dowody. Jeżeli w podstawie programowej w zadaniu numer 5, w podstawie programowej przedszkola, w zadaniu numer 5 jest napisane, teraz tak trochę z pamięci, że dobór treści adekwatnych właśnie do potencjału dziecka, no to dobór treści adekwatny do potencjału dziecka. To ja planuję tak, jak chcę, to ja dobieram i robię z dziećmi to, co chcę. Ja uważam, że w ogóle forma planowania powinna zawierać jakby trzy elementy główne, czyli podstawę programową, czyli program i diagnozę grupy. A tego się nie robi. Drukuje się plany z przewodników, a nie robi się diagnozy grupy. I potem czy w ogóle tylko jest problemy. Możliwość realizacji planu przewodnikowego? Nie, ja napisałam to bardzo głośno w artykule, więc nie boję się jakby tego powiedzieć na głos, że no, duża część nauczycieli, albo powiem, oszukuje, no bo drukuje te plany z przewodnika, ale doskonale wie, że one nijak się mają do jej grupy. A ponieważ te plany są akceptowane i gotowe, no to wpisuje je do dziennika, a robi bardzo często coś innego. Pytam się, po co? No to myślę, że tutaj to wynika pewnie ze strachu, bo jeśli ktoś do oszustwa się dopuszcza, no, nie tak jest, no, to nie jest oszustwo. Okej, to jest robienie trochę jakby na wyrost, robienie bez sensu, pokazywanie czegoś, że zrobię, a nie zrobię. Czyli... Znaczy ja myślę, że tak, z jednej strony to te osoby, przepraszam, możecie się ze mną kłócić, ale młodzi nauczyciele nie są przygotowani do zawodu. Oni nie wiedzą, na czym polegają plany tego miesięczne. Zacznijmy. Nie każdy ich wprowadza do tego. Mówią, no wszyscy robią, ty rób. Więc jeżeli ona ma zrobić pełno papierów we wrześniu, o których nie ma zielonego pojęcia, a tak naprawdę też by chciała mieć trochę czasu dla siebie, a nie czarujmy się, nasze wynagrodzenie nie jest jakieś kosmiczne, to po prostu bierze gotowce, bo jeżeli ktoś to zrobił, to ma świadomość, że jest to dobre, więc nikt jej nie zrobi zarzutu. Ale jeżeli też ona ciągle słyszy, że od nas się wymaga, że idą ciężkie czasy, no że tak. Jest strasznie, że przyjdzie kontrola, że musisz napisać plan miesięczny, a no każdy wie, że jestem przeciwnikiem planów miesięcznych, ja bo to jest ograniczenie. Ale to jest w mojej placówce, w której miałam przyjemność ją prowadzić przez tyle lat, nazwa brzmiała plany edukacyjne po prostu i nigdy nie trwały one miesiąc, bo to znowu ogranicza autonomię dziecka. Jak można zaplanować od 1 do 30 i wejść do dzieci i pracować według potrzeb i możliwości, narzucając dziecku, że od 1 do 30 ma opanować to, co w planie wydrukowano. No tam nie ma nigdzie autonomii, natomiast jeśli sobie dlatego też ja nie rozumiem na przykład planu, który w planie, planu, który zawiera wiersze i piosenki. No właśnie. Ponieważ tak jak powiedziałam, planowanie powinno składać się z trzech elementów. Podstawa programowa, program, który uchwaliliśmy i diagnoza grupy.
podstawa programowa nie ma wierszyków i piosenek. Nie ma. Program nie ma wierszyków i piosenek i diagnoza grupy to są po prostu umiejętności dzieci, więc dlaczego nie planujemy umiejętności, które dzieci powinny opanować, tylko planujemy wiersze i piosenki. No tu bym pewnie od razu weszła w punkt prawie ostatni, ale schematy. No dobrze, ja jeszcze muszę Ci zadać to pytanie. Muszę Ci zadać pytanie, ja się bardzo cieszę, że przedszkola i specjalista obok o mnie siedzi, ponieważ ciągle ja jestem przeciwnikiem jako terapeuta, żeby dzieci już, w ogóle już we wrześniu, ale w ogóle w zerówce pisały w trzech liniaturach, łączyły ze sobą litery. Ja już nie mówię o szlaczkach, a sławetnych, ale w ogóle litery, do których ręka jest nieprzygotowana, a panie mówią, że nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej tego wymagają i na przedszkolach jest taki wymóg, żeby dzieci były przygotowane do czytania i pisania, ale przepraszam bardzo, muszę Ci zadać to pytanie, tak? Znaczy, no to, to tak, wystawiłaś mnie teraz. Tak. Wystawiłaś mnie, ponieważ wiesz, że to jest mój czuły punkt. Tak. I pewnie po raz setny albo dwusetny się powtórzę, że no po pierwsze, podstawa programowa, którą powinniśmy realizować, bo mamy obowiązek, jest to najważniejszy dokument. Mówi, i z tego jesteśmy rozliczani. Tak, jesteśmy rozliczani i w dziwny sposób, dziwnie to przechodzi gdzieś, że te dzieci z tą liniaturą pracują. Nawet widzę karty, które mają litery pisane i liniaturę. Tak. Natomiast podstawa bardzo jasno mówi o ćwiczeniu ręki na gładkiej kartce papieru. Nawet są zeszyty wprowadzane tak, w tak, a ja to porównuję do jazdy tirem. Gdybym zaczęła robić prawo jazdy i wsadziliby mnie na tira, to pewnie bym się zniechęciła, chociaż to jest całkiem fajna przygoda, ale nie wiem, czy bym się tak nauczyła parkować, cofać, robić i tak dalej z przyczepą, więc nie wiem, czy bym z chęcią potem usiadła do osobówki. I to jest to, co robimy dzieciom, dając liniaturę, które mają jeszcze jednak niewykształconą motorykę mało. 1 centymetr. Po to dano na gładkiej kartce papieru, i to akurat jest bardzo mądre polecenie, żebyśmy my tą rączkę ćwiczyły i to dziecko jest w procesie, co zaznaczyłaś. Zresztą w klasach 1-3 dalej jest w procesie i też ma czas. I tutaj ja niestety stwierdzam, rozmawiając z rodzicami moich absolwentów, przedszkolaków, którzy mają dzieci już w szkole, że panie z jednym, jak się narażam przedszkolakom, to się narażę też jeden. Tak, że lecimy to po całości, tak? Że no, w dużym stopniu, ja bardzo ubolewam i tak apeluję o taką refleksję, ponieważ w dużym stopniu słyszę, panie z 1-3 zapomniały, że mają nową podstawę i że te umiejętności dzieci mają osiągnąć na koniec 3 klasy. No i dalej chyba z tego, co słyszę, pracują starą podstawą i ciągną, że na koniec 1 to bo to. Nawet w podstawie jest napisana kompetencje po 3 klasie. Jest po 3 i na to, i te dzieci nasze, co by nie mówić o podstawach, słuchajcie, są różne zdania i oczywiście nie są fantastyczne. Co by nie mówić, to znajdę ten plus, bo trzeba zawsze szukać to dobre. I mi się bardzo podoba to, że to dziecko od przedszkola do końca 3 klasy jest w procesie. Po to też był chyba taki zamysł autora, bo akurat byłam na spotkaniu z autorami podstawy i faktycznie usłyszałam na własne uszy, że taki był zamysł, że to dziecko ma czas. Czyli nie czas. Przez przypadek się to pojawiło. Tak, nie. Pani Dziamska bardzo głośno to powiedziała w Warszawie na spotkaniu, na którym byłam. Dziecko ma czas w przedszkolu 4 lata, dlatego wycofano cele operacyjne, wie, potrafi, umie, ja byłam bardzo w niezgodzie z tym, a wprowadzono, szacuje, eksperymentuje, wprowadzono celowo czasowniki operacyjne i dlatego w nauczaniu początkowym zrobiono umiejętności, te kompetencje na koniec 3 klasy, żeby dalej miało czas, więc zobaczcie, 4 lata w przedszkolu, 3 lata w 1-3, a my nadal je wkładamy do pudełka, które musi osiągnąć tak, już w 1 klasie. Boksy. Nie czyta w 1 klasie, trzeba go zostawić. Boksy, jak nie na torwarze. W 1 klasie, to nie zastanawiamy. Pamiętajmy, że w szkole możemy, możemy opracować program dostosowania do dzieci. Możemy również według ustawy o systemie oświaty zebrać zespół, który pomoże dziecku dostosować się do jego potrzeb i
bez w ogóle opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. No ta autonomia właśnie, jest wspaniała. 7 no lat autonomii. Czyli tak naprawdę możemy zapewnić dziecku na samym starcie, nie myśląc o tym, co go może tam czekać w przyszłości. Jak zda egzamin. Nie zmartwiliśmy za daleko. Czyli tą autonomię mamy zarówno w planowaniu po stronie nauczyciela, który może zaplanować sobie, dostosowując do tempa rozwoju dziecka, ale też w zgodzie z podstawą programową. Ma na to kilka lat, pozwalają. Prawda? Jeśli chodzi o kwestię nadzoru, no to okej, zakładając, że nadzór może tam trochę z wiedzą jest do tyłu, no to jest obrona, ale wiedzieć. Z drugiej strony myślę, że to też trochę czasem demonizujemy, bo dla młodego nauczyciela, jeśli przychodzi do niego, nie wiem, inspektor czy... No to się jest lęk. Jest lęk, ale teoretycznie to powinna być osoba, która może mu wskazać jakiś kierunek. Poza tym też ma swojego dyrektora, który też powinien zadbać o to, w jaki sposób taki młody człowiek będzie się rozwijał i jak będzie się w ogóle przygotowywał do normalnej pracy, bo skoro ta, powiedzmy, wyższe uczelnie niespecjalnie tych praktyków uczą, bo tam nie ma praktyk, nie ma w ogóle takiego właśnie kontaktu z dziećmi. Teoretycznie praktyki. Ale dobrze zauważyłeś kiedyś, że tak naprawdę... I ta autonomia, zresztą dlaczego tak się jej czepiamy, bo ona w planie daltońskim jest bardzo istotna, bo jak nauczyć autonomii, nie będąc samemu autonomicznym. I to nie dając autonomii dzieciom. Dziecku, tak? Więc to jest dlatego tak bardzo istotne. Znaczy, sam kiedyś zauważyłeś, że instytucje, które otaczają przedszkole czy szkołę, są bardzo nieautonomiczne, czyli inspektor, kurator, nadzór pedagogiczny. On już samej nazwy, to kiedyś powiedziałeś pięknie, już jakby powoduje paraliż u nas. A tak naprawdę to instytucje, tak? które powinny nas wspierać, pomagać nam. Każdy patronat, bo wiem, że teraz szkoły mają jakieś patronaty, nie polega na tym, żeby kogoś punktować. I złapać na i czymś. I złapać na czymś, bo my też mówimy, że Dalton jest taką ideą, która mówi, ja ci nie będę łapać, ja tobie pokażę drogę, gdzie masz znaleźć i sam się sprawdzić. Jeszcze wskażę to, w czym jesteś dobry, żebyś miał. Żebyś nie stracił tego poweru, bo jeżeli my zaczniemy punktować, w czym jesteśmy niedobrzy, to nam się nie będzie chciało chcieć, prawda? No tak, no wiesz, wyznacznikiem tej motywacji jest rozwój, jest efekt, tak? Więc jak będziemy widzieć ten rozwój, no to będzie nam się chciało dalej coś robić, no właśnie, a na to pozwala autonomia. To nie? Jeszcze płynnie. O podręcznikach nie było, bo podręczniki w szkole i w przedszkolu to też jest autonomia. My wcale nie musimy z tego korzystać. Oj, absolutnie. W przedszkolu bym wręcz napisała zakaz jakiś ministerialny. Tak. No. Czyli przechodzimy teraz płynnie do tematu, który już troszeczkę Agnieszka tutaj wyeksponowała, że 7 lat autonomii i niezależnie od tego, co się będzie działo w przyszłości, to i tak dajemy mu taką paczkę, taki pakiet startowy. No, a moje pytanie i ten temat, który chciałem, żebyśmy przez chwilę się na nim zatrzymali, dotyczy tego, no dobrze, no to skoro ja pracuję według planu daltońskiego, ale jestem jedyna w placówce, albo być może moje dziecko trafi później do szkoły podstawowej, gdzie nie będzie tego planu daltońskiego, to czy warto robić dziecku trochę zamieszania? To jest pytanie, które pada zawsze na koniec moich szkoleń. A ty też. Zawsze i pewnie też się z tym spotykacie. Jak najbardziej fajnie, miło, cudownie, jeśli współpracuje planem daltońskim cała placówka. Natomiast jeśli tak się nie dzieje i jakaś jedna duszyczka go czuje, jedna, dwie, to jak ma siłę. Moje ma zdanie siłę. Jest takie, że jak najbardziej polecam i nie bałabym się tego, że dziecko nie trafi do szkoły daltońskiej, ponieważ już mając też absolwentów przedszkolaków w szkole, mam informację zwrotną od rodziców, którzy dla mnie są też już przepojeni Daltonem. I sami, będziemy mówić tak, i sami do mnie piszą, pokazując mi zdjęcia, sytuacje różne. Ciociu dyrektor, no wszyscy prawie wiedzą, że tak do mnie mówiono. Ciociu dyrektor, zobacz, co twoi absolwenci robią, robili na wakacjach, jak sobie działali, jak zorganizowali grupę na jakimś obozie z obcymi dziećmi. Rodzice widzą. I ja jestem pewna, że w szkole po prostu wartości, które wpajamy, te filary,
które są istotne. No właśnie, bo ja myślę, że to też warto podkreślić, że my, jak tutaj w trójkę jesteśmy, nie oczekujemy tego, że wszystkie placówki, czy przedszkolne, czy szkolne będą w końcu kiedyś tam w przyszłości korzystały z edukacji według planu daltońskiego. Plan daltoński jest tak uniwersalną koncepcją, niosącą sobą tyle wartości, że one się znajdują w różnych edukacjach, w różnych sposobach, w różnych pedagogikach. A ja nawet powiem, że zwiedzając Danię, czy zwiedzając placówki Finlandii, Szwecji, ja nie widziałam, że to są placówki daltońskie, ale chodząc po nich, widziałam, że realizują filary planu daltońskiego. No tak, bo my się na tym skupiamy, tak to nazywamy, tak. Bo tą ideę wspieramy, rozwijamy, propagujemy, ale nawet rozmawiając z nauczycielami, mówię tak, no ja już to robiłem, tylko tego tak nie nazywałem. No i dobrze, nie musimy zmieniać tej, nie nazywać. Róbmy dalej to, co robiliśmy do tej pory. Wspierajmy narzędziami, które plan daltoński daje jako uzupełnienie, bo daje wtedy lepsze, jeszcze bardziej efekty. I musimy mówić, że pracujemy według planu daltońskiego. Pracując jest nawet planem daltońskim, tak sobie teraz pomyślałam na gorąco, taką refleksję mam, że jakby nie zależało mi aż tak, że te dzieci nie trafią, mogłyby trafić do szkoły daltońskiej. Nie ubolewałam tak bardzo, że nie trafią, no fajnie by było, ale zależało mi po prostu na dziecku, bo ja myślę, właśnie, że w naszej edukacji nie ma dziecka. Nawet jeżeli naszej są edukacji dyskusje nie ma dziecka między nauczycielami, to mówimy, no gdzie tu jest solidarność zawodowa, a gdzie tu jest dziecko? Tak, mamy rok relacji, dziecko, rok Korczakowski, dużo, a my cały czas zamiatamy pod dywan. Przepraszam, ale to jest bicie piany cały czas. To jest bicie piany, to jest mówienie, a nie ma w tym dziecka. Natomiast jak się pochylisz tylko nad dzieckiem w tej placówce, nie nad setką konkursów, tak, tylko nad tym dzieckiem, zajmiesz się, nad tymi rodzicami będziemy jeszcze o tym mówić, opiekujesz się tymi rodzicami, nawiążesz te relacje, nawiążesz tą współpracę, wytłumaczysz, o co ci chodzi, to naprawdę przestaniemy narzekać, że rodzice nam narzucają podręczniki, że rodzice oczekują, bo oni to zrozumieją też. Kochać dzieci, pokażemy nasze oddanie dla dzieci, to też rodzice nie będą osobami, które nie będą do końca pewni, czy to, co robimy, robimy dobrze. Często się mówi, ile włożysz, tyle wyjmiesz, tak? A co myślicie o, bo teraz też jak spłynęło mnie na gorąco taka refleksja, dla nauczyciela, który nie ma takiej właśnie poczucia, że ma power, tak? Że być może uważa, że nie będą się liczyli z jego zdaniem w placówce czy w relacjach z rodzicami. Przecież nie musi tego nazywać. Może po prostu zacząć troszeczkę inaczej patrzeć na pracę z dziećmi i używać narzędzi, jak po prostu wielu innych narzędzi, osoby, które są. Które nie mają siły i przekonania, to lepiej, żeby nie mówili, że wprowadzają nowy system, tylko żeby sobie próbowali pewne rzeczy robić powolutku, bo czasami placówka lubi mieć szyld na ścianie, a tak naprawdę ten szyld nie jest związany nic wspólnego z tym, co robią nauczyciele. Placówka nawet jest certyfikowana, okazuje się, że nadal dzieci są oceniane, zbierają punkty, czarne kropki i to nie jest dalton. Nawet i to jest ze szkodą dla edukacji daltońskiej, bo jeśli ktoś nazywa placówkę i jeszcze nadaje taki tytuł, tak, cokolwiek to znaczy, no, certyfikat każdy może komuś tam nadać, to szkodzi też tej idei i tym dzieciom, bo niczego nie zmienia, daje szyld, czyli pokazuje, chodźcie do mnie, bo jestem nowoczesną placówką, tak, uwzględniam dziecko, a potem robi to po swojemu, tak jak było do tej pory, czyli tak naprawdę dwa razy szkodzi, bo szkodzi dzieciom i szkodzi tej koncepcji. A nadal która jest systemem pruskim, tak jak tak, ale właśnie, tak, pruski dalton. Natomiast przykro stwierdzić, ale wracając właśnie do tego młodego nauczyciela, ale nawet nie młodego, sorry, do tego, który pojedynczo, czy może zacząć, czy nie, macie jak najbardziej rację, nie nazywać, bo to boli, bo to czasami komuś przeszkadza, po co? Intuicyjnie ja teraz sięgając pamięcią, ja pamiętam w 2010 roku, jak usłyszałam Hansa Wenkę na forum bliżej przedszkola, to tak nastawiłam bardziej uszy i stwierdziłam, o matko, kto był pierwszy, on czy ja, tak? Bo on mówi po mojemu. Okazało się, co pewnie też, że ja tak pracowałam. Kupił nas, kupił nas. Ja tak pracowałam, stąd też zainteresowałam się, że gdzieś to zostało nazwane, o co chodzi dalej i weszłam w to oczywiście ja głębiej. Ja myślę też, że teraz przy takiej technologii, która jest, twórzmy sieci innych zakręconych pozytywnie.
Ale te sieci są, też. Słuchajcie, te sieci ale, się wiesz co, ale nie wszyscy wiedzą o tym. Można no, pisać, pytać no, ja myślę, że tutaj ja nawet się z tego powodu bym nie przejmował. Wiele osób też pisze, do mnie też. Ja myślę, że tych sieci jest mnóstwo. Nawet ostatnio też słyszałem taki komentarz, że to trochę się rozdrabniamy, tak? Bo każdy w swoim tutaj jakimś takim bąbelku jest, a nie chce się jakby zintegrować i wspólnie coś działać. No ale pojawia się kolejna osoba, chce integrować, a tak naprawdę koncentruje się na tym, że chce coś samemu robić. I no może to jest natura też nasza, taka tutaj polska, że my jednak trudno jest nam, no chyba że w przypadku zagrożenia, wspólnie takim frontem coś robić, a my raczej się staramy rzeczywiście robić w mniejszych gronach, ale każdy z nas, tych edukatorów, których my znamy, robi dobrze. Jeśli to się nie udaje jeszcze zrobić w całość, taki wielki bąbel, który ruszy tą polską edukację, no może taki nasz los, tak? Żeby tych bąbli było więcej i wtedy to wszystko ruszy. No. Chociaż tak naprawdę ja szczerze wam powiem, że ja współczuję tym, którzy idą pod prąd i robią samodzielnie. Ja ich podziwiam wręcz. Bo nawet i podziwiam i współczuję najpierw, bo sama to przeszłam osobiście. Nie są ci ludzie mile postrzegani przez środowisko i nawet jeśli nie nazwą to planem daltońskim, a będą to robili inaczej i jeszcze zdobędą, nie daj Boże, sympatię rodziców, że tak robią, to dziwadła to jedna, ale po prostu zazdrość, która teraz panuje, jest taka niezbyt, jest trochę toksyczna. Jest no bo trochę to jest takie zagrożenie, ty też będę musiał więcej częściej pracować, tak? I ja trzymam kciuki za te osoby, bardzo, bo to jest bardzo trudne. No każdy, naprawdę trzeba mieć silną osobowość. Zaczął być inny, to odczuł. Tak, to jest bardzo trudne, to z czasem nawet może wypalić i po prostu, no trzymam za was wszystkich kciuki, za tych wszystkich, którzy próbują. Ale bo uważam, że trzeba spróbować i poczuć tą radość. Ale ja nie mówię, żeby się poddać. Tylko właśnie trzymam kciuki, ale wiem i rozumiem, jak ktoś sobie myśli teraz o łatwo im mówić, tak, że to jest trudne. Chcę, żeby dać zrozumienie, że wiem, że to jest bardzo trudne, ale wiem też, jaką daje satysfakcję dla poza nauczyciela. Ogromną, o czym teraz powiedziałaś, że no być może wam się, czyli z widzą, naszym przyjaciołom, znajomym, którzy nas oglądają, wydaje, że łatwo nam powiedzieć. To i tak wszyscy widzą u drugiego człowieka tylko taki czubek góry lodowej. Mm-hmm. A my się nie dzielimy często emocjami, przeżyciami, tak. Porażkami, ile upadkami. Kosztowało to? Ile kosztowało dojście do pewnego etapu i które jest nadal. I tak. My nadal musimy się trochę otrząsać z tych właśnie takich strzałów gdzieś tam z ukrycia. Bo po pierwsze wiemy, że robimy dobrze. Po drugie, jeśli mamy hejterów, to wiemy, że robimy bardzo dobrze, bo wtedy dopiero jesteś zauważony i to zazwyczaj niestety zauważone jest w sposób taki negatywny, że chcą cię troszeczkę tutaj ściągnąć do dołu. Ale to na szczęście, jest polski zwyczaj. Ale na szczęście jest mnóstwo ludzi wspierających, którzy chętnie się angażują. Dają siłę.